Wlejemy wszystkie napoje, czyli napój ekipy, napoje od Natsu i Dubiela i zobaczymy, jak one sobie poradzą. Ojej, biedactwa! Czujcie się, póki możecie. Siemka wszystkim z tej strony Kitek, a dzisiaj po raz kolejny zrobimy sobie właśnie te jajka, z których rosną dinozaury w wodzie, czy tam inne rzeczy. Mamy tu kilka właśnie takich jajek i dzisiaj wstawimy je do wody, poczekamy około, tak myślę, że tygodnia, po to, żeby sprawdzić, ile z nich wyrośnie, jakie wielkie będą i czy po prostu w ogóle uda się je zrobić, bo widzę, że to jajko chyba jest pęknięte i jestem ciekawy, czy jeszcze działa. Jeśli chodzi o dinozaury, to ojeju, poczekajcie, sekunda, bo chyba w drugą stronę. Najbardziej jestem ciekaw, jak wielki wyrośnie ten właśnie oto jednorożec, którego zabrałem Muffinie. Jeżeli chcecie zobaczyć odcinek, jak Muffina hodowała właśnie te oto jajka, tak więc wbijajcie w link w opisie, a my już w tym momencie zaczynamy. Ja wam chciałem pokazać, mamy tak, jedno czerwone, 5 żółtych, 10 różowych, 6, nie, 5 zielonych, 5 zielonych tak samo i 6 niebieskich jajek. Teraz oczywiście wolę je podzielić, muszę znaleźć aż tyle różnych naczyń, żeby je po prostu tam powkładać. No i co, no i zaczynamy. Dobra, wziąłem naczynie żaroodporne i do niego teraz nalejemy wody i wsadzimy tego naszego największego dinusia, ponieważ 28 godzin, tak, jajko wygląda, wow, w ten oto właśnie sposób. Potrzebujemy tylko zdjąć z niego właśnie tą oto nalepkę. O, patrz, a zobacz, on ma takie, wiesz, foremkę. Tak wygląda elegancko, dobra, no to co, zaczynamy, wlewamy tu wodę. Dobra, no to co, pora włożyć nasze jajko, która jest godzina? Która jest godzina? Weź sprawdź godzinę, żeby nie było. Ja już je w tym momencie wypełniam tą wodą, troszeczkę chyba jeszcze za mało wody, to ja tutaj ją doleję. A oprócz tego, ja do tego wrzucę te 10 małych jajek, czyli wsadzimy 10 tych oto różowych. Dlaczego różowych? Ponieważ tu jest bardzo dużo miejsca, a ja nie wiem, czy ja znajdę tyle naczyń, żeby wszystkie tak elegancko właśnie wziąć i ten. Dobra, zaczynamy od wrzucania. Dobra, dobra, tak więc nasze jajka już są wrzucone, dolewamy im jeszcze troszeczkę wody, szukamy miejsca właśnie na pozostałe te wszystkie. No i czekamy jakieś 5 godzin na początku i zobaczymy, które z nich wyrosną jako pierwsze. Dobra, ogólnie tak, teraz pora na to, żeby je wszystkie wrzucić, tak więc tutaj wsadzimy nasze pierwsze 5 sztuk, jeszcze nie zatnęły. Tą jedną do takiej małej miseczki specjalnie, czekaj, no o, musi ona nabrać powietrza do środka, ale widzę, że się opiera. Zielone wsadzamy do tej szklanki, no i zostały nam ostatnie, czyli 6 niebieskich, tej oto, o, tam to już zanurzyło, zobacz. Do, o, żółte tak samo. Dobra, tak więc tak się w tym momencie pokazują nasze wszystkie jajka, które są oddzielnie. To możemy już dać na bok. O, niebieskie jeszcze jedno. Dobra, a teraz czekamy jakieś około 2-3 godziny. Zobaczymy, które pierwsze wylegnie się i któremu zostawimy punkt. Najgorzej ma oczywiście nasze jajko czerwone, ponieważ jest tylko jedna sztuka. Najłatwiej mają jajka różowe, ponieważ jest ich aż 10. No i zobaczymy, jak nasz jednorożec. Dobra, jeżeli w ogóle chodzi o to, to minęło może 2 godziny. Nawet nie, 1,5 godziny. I zobaczcie, pierwsze już wyszły. Wyglądają troszeczkę dziwnie. No powiem wam, że nie wyrosły może 2-3 jajka. I nawet zobaczcie, nawet jednorożec zaczął pękać. Jestem zdziwiony, naprawdę w godzinę aż tak szybko to poszło. No czerwony już wygrał, bo wyrósł cały. Jako jedyny wyrosły wszystkie jajka chyba w tym momencie. Zielone nie do końca. Niebieskie, no tak leżą sobie. W sumie też może już wszystkie wyrosły. Dobra, ja zrobię teraz tak, że jeszcze poczekamy z godzinkę, dwie. Zobaczymy, czy coś się zmieni. A potem ewentualnie wymienimy im wodę, żeby wszystko było na bieżąco robione. Okej, sytuacja wygląda następująco. Zostawiliśmy go na bite 2 godziny. Wiktoria, ile? Jak, która jest teraz godzina, żeby nie było? Jest 13:15. 3 godziny, nie. 4 godziny są. Jajka była 9:20. Czyli leżą 4 godziny i powiem wam, że naprawdę chyba wyszły wszystkie. Nawet jednorożec, który wygląda mega dziwnie. On jest taki mega chropowaty. Wydaje mi się, że on po prostu jeszcze urośnie i dlatego tak wygląda. Bo dużo z nich tak właśnie wygląda, chyba że woda może coś nie tak. Wiesz co, no, wszystkie wyglądają dziwnie. Przydlałem tutaj wodę z filtra, może dlatego. Dobra, no to co, pora teraz ogólnie, ej, zobaczcie, ten się opiera, nie walczy, on nie chce, poczekaj, on się nie zanurzył i dlatego. Dobra, ogólnie jeżeli chodzi o to, no to co, pora wyciągnąć im te wszystkie obrzydliwe rzeczy, które tutaj są, wymienić im wodę i zostawić je na kolejne 2-3 godziny, wtedy wrócimy i zobaczymy, co wygrywa, bo on, no czerwony na pewno wygra jako pierwszy, bo się pierwszy wyląkł. Nie. Byłby tylko jedyny, wiesz, to była konkurencja, czerwony na pierwszym miejscu, zielony na razie na ostatnim, ale to się może zmienić pod względem wielkości. Dobra, wymieniliśmy im wodę. I tak, tutaj mamy oczywiście nasze różowe, wyszły wszystkie z jajek. Tu są oczywiście nasze niebieskie, z tego co pamiętam. Piękne niebieskie. No, były niebieskie jajka, tu były zielone, nie, tu były zielone, tu były żółte, a tu było czerwone. Więc teraz zobaczymy, który wyrośnie pierwszy. Ogólnie jeżeli chodzi o temperaturę wody, to tu specjalnie wlałem gorącą wodę i zobaczymy, czy coś się z nimi stanie, albo czy wyrosną szybciej. Okej, no to co, ja je teraz zestawiam, czekamy sobie oczywiście kolejne 2-3 godzinki. Zobaczymy, czy coś się zmieni i przede wszystkim, czy nasz jednorożec urośnie większy. Biedny.
Miało minąć 2 godziny, minęły 2 dni, nie no, 1 dzień cały minął, ale zobaczcie co się dzieje. Ten koń w ogóle nie urósł, jego nogi są nieproporcjonalne do ciała. A cały był zanurzony. Zobacz, tym razem. Tak, calutki w ogóle nie. Jest taki dziwny ten jednorożec, ale za to widzę, że zobaczcie, wszystkie dinozaury wyrosły eleganckie i ładne, naprawdę. Chyba pierwszy raz wyrosły aż tak duże i to wszędzie. Zobaczcie naszego czerwonego, czyli on wygląda w tym momencie aż tak. On jest największy. Dobra, ale teraz postanowiliśmy, że zrobimy coś nowego, czyli wlejemy wszystkie napoje, czyli napój ekipy chyba, tak? Mamy napój ekipy i napoje od Natsu i Dubiela i zobaczymy, jak one sobie poradzą w tej oto właśnie mieszance. Dzielimy je na jednym tym, czy wszystkie razem mieszamy? No co? To było też a dobre. Może te trzy no będą pojedyncze, a tu będzie wszystko zmieszane. Dobra, to my teraz wymieniamy. Dobra, no tak, przygotowaliśmy w tym momencie, opróżniliśmy je z wody. No i pora w tym momencie wytestować nasze napoje. Zacznijmy może od ekipy. Zobaczymy, jak sobie dinusia poradzą właśnie w napoju ekipy tutaj. I lejemy. Wow, on jest różowy. Wow. Dobra, tyle chyba wystarczy. Nie pij tego! To niedobrze pachnie, przez to, że wiesz... Te dinozaury trochę już tak, leżały. Tak, teraz weźmiemy napój na... Wow, napój Natsu. Różowy. Ej, żebyśmy teraz nie pomylili. Chyba Natsu jest bardziej różowy. No. I ostatni, czyli Marcina. On jest chyba pomarańczowy, ale nie pamiętam. Tutaj widać? A, żółty. Żółto-pomarańczowy. No, pomarańczowy. Teraz tak, ja bym jeszcze zrobił, że ten mały też dostanie 3 różne. Okej. Okay. Może to jakaś Godzilla wyrośnie. Dobra, i teraz wszystko do tego. Ojej, biedactwo. Czujcie się, póki możecie. No, już. Dobrze. Dubiel. Dubiel. Okej. Okay. Wygląda jak bajorku. No powiem wam tak. Mamy już wszystko przygotowane. Czekamy teraz kolejne, jak to myślę, że z 2 godzinki 3 zobaczymy, czy coś się w ogóle z nimi stanie. Może wyjdą o własnych siłach. Same wyjdą, myślisz? O własnych siłach. Że tak, taki kopa im dadzą te napoje? No tak. Dobra, zobaczymy. No i co tu się porobiła? No powiem wam tak. Posiedziały tu jakoś około 2 godzin, ale no chyba nie lubią zbytnio soczków, czy tam napoi. Napój Natsu. Nie, w miarę ładnie. Ekipa? Pfu, ten straszny wysto przeszedł z tymi zapachem tych. O, no, wydaje mi się, że... A Natsu? Tu są trochę mocniejsze te zapachy niż ekipy, no, co nie? Dubiel też ma, tak? Też tak podobnie. A tutaj? No tutaj to jest w ogóle mieszanka taka, można powiedzieć, orężada. Dobra, wyciągnijmy może pana Andrzejka. Pan Andrzejek niestety, wydaje mi się, że zmalał. Też no mi... takim... Ej, serio. Nie wiem. Nie zmalał trochę? Ej, napiszcie w komentarzu, czy on czasem nie zmalał, bo ja mam takie wrażenie, że mógł troszeczkę. Nasz konik, no chyba nie dało mu to jakiś... Powiem ci tak, trzeba było je wrzucić do energetyka, tak jak kiedyś, i zobaczyć co będzie. Napoje nie dają rosnąć dinozaurom i jednorożcom. Sprawdziliśmy to, nie obalamy ten mit, fakt, czy tam inne. Lewamy już wszystko do o matko, rozlałem. Popilka co żeś zrobiła. Dobra, teraz tak. I ostatnie, proszę was bardzo, zamieszamy. Wygląda to źle. No, wygląda to mega zupa źle. Powiem ci, że to było głupie. Ale powiem tak, ogólnie jeżeli chodzi o wyhodowanie, wydaje mi się, że wygrał numer, oczywiście nasz pan Andrzej, który był sam, bo wyrósł jako pierwszy, wyrósł duży, potem oczywiście w teście trochę chyba zmalał. No koń na minus zdecydowanie, no jestem zawiedziony, strasznie jestem zawiedziony nim. A reszta wyrosła, no bardzo podobnie, tak jak widzicie, nie ma jakichś takich, no są niektóre starzeją się, ale wydaje mi się, że to zwina po prostu chyba w produkcji, co nie? Że one takie nie rosną typowo. Też się tak daje. Bo raczej one jak są w jednej wodzie powinny wyrosnąć takie same, a niektóre są większe, niektóre mniejsze. No i dobra, no i ostatecznie wyglądają właśnie w ten oto sposób. No, niezbyt się różnią, myślałem, że będzie coś więcej, ale no niestety na więcej razy wrzucimy je w całkowicie inne rzeczy, może w jakiś domestos czy coś. Dobra, a ja mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o tym, żeby zostawić oczywiście łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a my widzimy się jutro w następnym filmie, ponieważ pamiętajcie, że jest daily przez oczywiście całe wakacje. Tak więc na razie wszystkim! Bajo!